Cześć, Paweł Koper, HDTV Polska. Jesteśmy trzeci dzień na IEM-ie w Katowicach i spotkaliśmy gwiazdę polskiej sceny Lola, Kubę Turewicza, Kubona. Cześć, Kuba. Cześć, witam wszystkich. Tak na początek pytanie takie, jak podoba Ci się event, jak się bawisz? Znaczy, bawię się świetnie, bo spotkałem wielu fanów, spotkałem wielu znajomych. Jedynym bólem jest to, że no, nie mam czasu się spodek, bo cały czas jestem zabiegany i cały czas no, spotykam się z ludźmi, ale ogólnie ten event jest lepszy niż rok temu i z roku na rok widzę, że ten właśnie, że IEM idzie w dobrą stronę i wszystko się fajnie rozwija. Okej, to było takie pytanie rozgrzewkowe. Zacznijmy może od tego, jak zaczęła się Twoja przygoda ze sportem? Jak to w ogóle było? Znaczy, powiem Ci, że ja od zawsze grałem dużo gry, prawda? Że byłem takim małym nerdem i zawsze miałem chęć i próbowania robić team, robiłem rywalizację i zrobiłem swój pierwszy team i tak właśnie od tego teamu robiłem sobie polskie zespoły, bardziej ja właśnie tworzyłem te zespoły. I koniec końców wyszło tak, że po roku takiego grania no, zauważył mnie mym i on mi mówił już, no, każdy za moją historię. Okej. Ale interesuje też mnie to, w jakim momencie podjąłeś decyzję, żeby robić to zawodowo, tak, żeby pójść w to full profesjonalnie, żeby jakby, no nie wiem, nie szukać pracy jak 90% młodzieży, tak, jakiejś studiów, firm, tylko właśnie ukierunkować się na e-sport, który w sumie w tamtych latach nie był tak bardzo popularny. Znaczy, bardziej powiem, że to nie była kwestia pieniędzy, czy bardziej chodziło o pasji, a to, co to lubię robić. Zacząłem sobie jakieś tam małe pieniążki z tego, stwierdziłem, że to jest to, co chcę robić i w jakim kierunku będę szedł, właśnie, żeby ten e-sport. I tak wyszło, prawda? Na sam start właśnie to były te pierwsze 2-3 turnieje, tam takie europejskie, już po tym widziałem, że jest wartość w tym kierunku i jest wartość się posiedzieć w 100% dla e-sportu. Okej. W takim razie zaczynałeś w Mymie, potem był epizod w Gambicie. Obecnie jesteś graczem Illuminar Honor Gaming. Jak byś porównał czasy Mymu, Gambita do obecnego projektu stworzonego z samych Polaków? Znaczy, powiem Ci tak, że no, Mym na sam start, na sam początku Mym to jednak też wtedy e-sport raczkowo, prawda? I wtedy raz na 3 miesiące, był jakiś turniej na 4 miesiące. W tym momencie widzimy, że tego jest naprawdę dużo. Sama infrastruktura drużyny inaczej wygląda, prawda? Za czasów nie mieliśmy trenera, nie mieliśmy żadnych tam właśnie analizatorów itp. W tym momencie drużyna taka amatorska, albo półamatorska jak nasza Illuminar, prawda? Ma trenera, ma świetne zaplecze i dzięki temu właśnie widzisz, że e-sport się rozwija, że teraz nad drużyny, które nie grają w CS-ie, czy nie grają w LCS-ie, mają tak czy siak właśnie fajne zaplecze. Że w Gambicie było to samo, w Gambicie też właśnie było to zaplecze, bo to byli ci trenerzy i zespół się wiele więcej różnił. Wydaje mi się, że w tych czasach jest ciężko, bez tego, bez czego kiedyś dawało się tylko nie radę. Okej, a na przykład już faza Gambita to był LCS i obecnie Illuminaru, który startował do CS-a, tak? To odczuwasz ty dużą różnicę profesjonalizmu i organizacji? Znaczy, powiem Ci tak, w Gambicie grałem niecałe pół roku, ale nie jest to straszna różnica, prawda? Większą różnicę widać bardziej w kwestii eventu, prawda? Eventu, gdzie grają zespoły amatorskie, półamatorskie, profesjonalne. Jeżeli chodzi o samą wnętrze drużyny, wiadomo, są mniejsze pieniądze, prawda? Ale to wszystko idzie, jest się bardziej popularnym, tylko tego wszystko jest więcej. Ale samo zaplecze właśnie takie zespołu, czy typu trener, analizator, jest troszkę gorsze, ale to nie jest taka straszna różnica. Okej, to teraz może przejdźmy do losów drużyny Illuminar Gaming po przegranych kwalifikacjach do CS-a. Jakie są dalej plany drużyny i co w ogóle zamierzacie? Znaczy, powiem Ci, że szczerze mówiąc, myśmy właśnie na tym evencie rozmawiać, co za nim będzie, prawda? Na pewno wystąpimy na Mistrzostwach Polski, na pewno wystąpimy na turnieju Fantasy Expo, a co dalej, to pewne widzowie się dowiedzą pod koniec tego miesiąca raczej, bo rozmawiamy ze sobą, staramy się tam, żeby znaleźć ten środek i ja bym chciał, raczej parę osób też bym chciało, żeby ten projekt został i żeby jednak to się rozwijało. Więc czas pokaże naprawdę. Kiedy zobaczymy Cię ponownie na streamie? W poniedziałek po IEM-ie. No, czyli jak zwykle od razu nie ma co owijać bawełnę. Dzięki, Kubon, serdecznie dziękuję za wywiad. Zapraszam Was na fanpage HDTV Polska, na forum, na portal oraz zachęcam do zlajkowania fanpage'u Kubona oraz dołączania się do grupy Tura Kubona, do której należę. Dzięki serdeczne. Dzięki i trzymaj się, hej.